coraz bardziej postępuje, coraz częściej, w coraz większym zakresie postępuje intuicyjnie. I właściwie to jest taki prosty mechanizm, że robię przede wszystkim film tylko wtedy, kiedy poczuję, że muszę go wewnętrznie zrobić. Wewnętrznie. I że jeżeli nie zrobię tego filmu, to nie zrobię nic następnego, nie wykonam w ogóle żadnego kroku w życiu już. I jest taka chwila, kiedy czuję, że muszę go zrobić już nawet za darmo, a nawet bym chętnie dopłacił, żeby tylko mi dali to zrobić. To jest książka. I wtedy właściwie wszystkie moje czyny wynikają z pewnych takich właśnie uczelni, mówiąc, imperatywów wewnętrznych, czyli przymusów wewnętrznych. Jak taki kon w klapach. Wiem, że muszę zrobić tak i tak. I można mnie lać baseballem i ja nie zrobię inaczej, bo po prostu czuję, że muszę tylko tak to zrobić i tyle. Więc wierzącym to bym powiedział, że sam z siebie jestem niczym, to Pan czyni dzieło. Rzeczywiście coraz bardziej się czuję narzędziem. A wielbicielom literatury powiedziałbym słowami Gombrowicza, że my możemy sobie mniemać lub nie mniemać, a i tak to wszystko się dokonuje w widzach, prawda? Czyli kończąc, ja mogę tylko robić wypad o sobie, a to, że coś się... Znaczy tak, mówiąc krótko, staram się opisać kroplę jedną, którą jestem, a nie usiłowuję opisać beczki wody. Jeżeli potem się dowiaduje, że inne krople też mówią, że o, ja jestem podobna, ja jestem podobny do twojej kropli, to jestem szczęśliwy. Natomiast zawsze właściwie pilnuję tylko tego, żeby nie ściemniać, mówić z pierwszej ręki, nawet o najdrobniejszych rzeczach, ale to, co wiem z pierwszej ręki, nie posługiwać się kliszami, powtórzeniami i tak dalej. A reszta jest w waszych rękach, w waszych sercach, w waszych mózgach. To w was się dokonuje sukces lub klapa filmu. Taki pan William Goldman, który dostał 5 Oscarów za scenariusze filmowe, pisząc książkę o wspomnieniach scenarzysty, napisał, co kilka stron pisze wypłuszczonym drukiem tak. A teraz najważniejsze zdanie tej książki. Nikt, ale to nikt, począwszy od dyżurnego na prawie, a skończywszy na szefie wytwórni filmowej, nikt nie przewidzi, czy film będzie hitem, czy klapą. My możemy tylko robić najlepiej, jak potrafimy, a reszta się dokonuje w was. Dobra, ja mam takie pytanie. Jak ocenia Pan przyszłość polskiego kina? Bo oglądając chociażby Dzień Świra, widzę tam, jak bardzo ukrupione może być polskie społeczeństwo. I ja mam w związku z tym takie pytanie, czy uważa Pan, że aktualni reżyserzy i scenarzyści, którzy robią te komercyjne komedie, które są, no jakby nie były idiotyczne, czy oni nie starają się nas jeszcze bardziej ogłupić? No co Pan o tym sądzi? Nie tam, ja sądzę, że ja najlepiej o polskim filmie, od dawna. I uważam, że to po prostu istnieje taka moda wśród znawców filmu, żeby źle mówić o polskim filmie. Parę lat temu jeden z moich ulubionych amerykańskich aktorów, zapytanych o stan amerykańskiego filmu, odpowiedział tak. Proszę Pani, jeżeli produkujemy w Stanach 800 filmów rocznie, a 4 są do oglądania, to chyba nie jest najlepiej. I jeżeli spojrzycie Państwo, że jest 20 filmów na festiwale przeciętnie, prawda, w Gdyni, i naprawdę 4-5 z nich są filmami godnymi obejrzenia, to jest co czwarty, co piąty film,
To jest bardzo dużo. I ja od kilku lat, co najmniej kilka filmów rocznie jest warte obejrzenia. To są, wchodzą młodzi ludzie, czasem się odezwą ludzie z dorobkiem, też z sensem. Natomiast to, że są filmy B, C, zawsze jak coś mi się, jak mam wątpliwości wobec czegoś, to staram sobie wyobrazić sytuację przeciwną. No teraz przypuśćmy, że robimy same arcydzieła, słuchajcie. Zmarnujemy.